Otwieramy garaż. Coś pięknego. Dwa New Hollandy, ciągniki. To, te ciągniki wyglądają, jakby wyjechały z fabryki. Ale kto by powiedział, że ten ciągnik, który to rocznik? Nawet nie wiem. Ale to są ciągniki, które mają chyba kilkanaście lat. Ile on ma lat ten ciągnik? 2007, 2012, 2013. Proszę zobaczyć. Jak ja zobaczyłem to, co tu się dzieje w środku, zamknięty jest, a ten? Chyba któryś jest otwarty. One są zamknięte nawet, żeby myszy nie wchodziły. Zaraz może klucze przyniosą, to zobaczymy. Ale naprawdę ciągniki są tak zadbane, jak na wzorowym gospodarstwie jestem, jakby nie było. Gdzie się preferuje, żeby było wszystko idealne. Zaraz będę miał kluczyki, to wejdę do ciągnika. Pokażę, jak wygląda ciągnik, który ma kilkanaście lat w środku. I to jest wszystko w oryginale. Proszę bardzo. Wchodzę. I tutaj nie jest tak, że ta tapicerka była prana czy coś. Nie, nie, nie. Proszę zobaczyć. Wszystko jest perfekt. Szmatka na, jak w salonie, na tym leży, na podłodze. I wszędzie jest piękny zapach. No, naprawdę tutaj jest świeżość taką czuć, ani kurzu, nic nie ma. I to są maszyny, które obrabiają kilkadziesiąt hektarów rocznie. I nawet w sezonie wszystko jest tak zrobione. To jest wszystko nabłyszczone plakiem czy czymś, żeby pięknie wyglądało, naprawdę. Coś wspaniałego. Jak tylko traktory będą w polu, to może pokażę, jak to wszystko wygląda. Ciągniki są naprawdę ekstra. 50 na godzinę. Opony wszystko wyczyszczone. To nie są nowe opony, to są opony jeszcze od nowości. To jest wszystko nominał. R34 Michelin. Tu tak samo. Na schodkach nawet nie ma kurzu nigdzie. Perfekt. Ale zjawiłem się w tym gospodarstwie w innej sprawie, bo naprawiałem kombajn, który w sumie nie trzeba było naprawiać, ale naprawiłem. Ale bo tu nawet modelu nie odczytałem, bo gdzieś jest zakryty. T50-60. A tamten jest T60-50. 50-60, a tam jest 60-50. Czyli odwrotne modele są. 60-50, a tu mamy 50-60. Takie dziwne nazwy są tych ciągników. Czekamy na żniwa. Dzisiaj żniw nie ma, bo pada deszcz. Dzisiaj był naprawiany ten kombajn, ale o tym kombajnie może kiedyś nagram film, jaki to jest kombajn, bo to nie jest taki zwykły kombajn. To jest New Holland z Płocka. CNH Polska New Holland. Otolińska 25, Płock Poland. Ta otolińska ulica z czymś się kojarzy, oczywiście z FMZ. Ale o tym kombajnie z najwyższej półki powiem jeszcze później, bo to nie jest taki zwykły kombajn. To jest CX chyba. Ile to jest CX? Tu nawet nie ma tego napisanego, jaki to jest. 2012 rocznik. 559. Właśnie, no jaki to jest model? To jest w ogóle CX? New Holland TC, nie CX. TC 50-50. O, taki to jest kombajn. Ale tu jeszcze o nim opowiem, dlaczego on jest w takim ładnym stanie, bo on naprawdę wygląda jak nowy.